Andrzej Wroński mistrzem olimpijskim w zapasach! Brawo Andrzej! Brawo! Legendy z Atlanty. Andrzeja Wrońskiego, Włodzimierza Zawadzkiego i Jacka Fafińskiego wychowała Legia. Następców może nie być, bo sala treningowa przy ulicy Waldorfa idzie pod młotek. Zostały ustalone stawki czynszu, Agencja Mienia Wojskowego przystąpiła do procedury, rozpisała przetarg, ogłosiła oczywiście uprzednio wykaz na dzierżawę tego terenu i zaproponowaliśmy podpisanie umowy dzierżawy. Czynsz w kwocie 6553 zł netto to jednak za dużo dla klubu. Dodatkowych pieniędzy dla sekcji nie ma też miasto. Na klub Legia 1926 przekazujemy ponad 175 tysięcy złotych rocznie. Więcej nie jest w stanie. Pomóc chciałby Polski Związek Zapaśniczy, ale statutowo nie może wspomagać klubów. Nie mamy pieniędzy na to, żeby przekazywać bezpośrednio środki finansowe na funkcjonowanie i bieżącą działalność klubów sportowych. Wielcy mistrzowie, którzy niedawno świętowali 85-lecie istnienia sekcji, są zdruzgotani. Chyli się ku upadkowi i bardzo trudno będzie później odzyskać ten stracony czas, tą młodzież. Szkoda tej utalentowanej młodzieży, która przychodzi i już zdobywa sukces. Ratunkiem mogłaby być pomoc sponsora lub gminy Wola, w której zarejestrowana jest sekcja. Wystarczyłby obiekt zastępczy. Nam wystarczy sala, gdzie będziemy mogli rozłożyć chociaż jedną matę, ale mata musiała być rozłożona na stałe. Na razie rozłożona, tyle że na łopatki wydaje się być legendarna Legia 1926, na istnieniu której, wbrew deklaracjom, zależy tylko nielicznym.